Siemka, dzisiaj pokażę wam najlepszy build pod krew Elden Ring. Generalnie wygląda to tak, że no dotychczas myśleliśmy, że rzeka krwi jest najlepsza. No ale ubierzmy sobie ją na chwilę, dajmy dwie ręce. I zobaczcie, tak wygląda DPS przy pełnej serii zadanych obrażeń. 7000 na pełnym bildzie krwi. Rzeka krwi jest ulepszona plus 10. A teraz zróbmy sobie test na krwawy, zakrzywiony miecz grabieżcy. Też wymaksowany. I z popiołem wojny seppuku. Obydwa powodują aż 117 nagromadzenia krwawienia. I to jest tak. Skaczemy sobie 4000. I kiedy poskoczycie dwa razy, no to boss jest od razu pokonany. Oczywiście ten DPS możemy jeszcze zwiększyć, wykorzystując tą umiejętność seppuku. Czyli teraz dwa miecze zalejemy sobie krwią. Robicie to w taki sposób, że najpierw wybieracie w dwie ręce miecz z lewej ręki, a później dopiero miecz z prawej ręki. I teraz proszę, uderzamy praktycznie za 5000 jednym ciosem. Żeby build działał prawidłowo, to wykorzystujemy tutaj białą maskę, która po prostu zwiększa obrażenia z krwi, i czarne pióra drapieżnika, które sprawiają, że nasze ataki z wyskoku zadają większe obrażenia. I stakuje nam się to jeszcze z amuletem Talizman Pazura, który wzmacnia ataki z wyskoku. Oprócz tego potrzebujemy jeszcze Radość Pana Krwi, zwiększa siłę ataku, jeśli w pobliżu ktoś krwawi, i proteza Milisenty, zwiększa zręczność i siłę każdego kolejnego ataku, oraz przegniłe insygnia uskrzydlonego miecza. Znacząco zwiększa siłę każdego kolejnego ataku. Jeszcze raz wam to pokażę. Bierzemy sobie lewy miecz do dwóch rąk. Teraz bierzemy sobie prawy miecz. Podskakujemy. I zadajemy 9000 obrażeń w powietrzu. Jest to najlepszy build w grze, zadaje największe obrażenia i to nie tylko na maksymalnym poziomie, bo ja jestem już na nowej grze plus 4, także bossowie mają o wiele więcej życia, a bywa też tak, że zabijam ich praktycznie jedną serią ataków albo trzema podskokami i uderzeniem w nich, a mają oni już o wiele więcej życia niż wy będziecie mieli w normalnej grze plus. Zostawię też w opisie filmu linki do tego, gdzie zdobyć te przedmioty. Tak jak widzicie, możecie też zastosować zwykłą serię uderzeń i zadać około 9000 obrażeń przeciwnikowi. Fajne jest to w tym buildzie, że nie trzeba jakby cały czas używać tego seppuku, ponieważ bez zakrwawionych mieczy wasze ataki też są naprawdę bardzo fajne i zabijecie takiego dużego przeciwnika jedną serią ataków.
Także nie trzeba cały czas biegać zakrwawionymi mieczami, wystarczy sobie to włączyć na przykład na jakieś bossy, żeby troszeczkę zwiększyć swoje obrażenia. Ale bez tego i tak jesteście bardzo, bardzo OP. Tutaj można sobie ubrać jakie tylko chcecie, rękawice i spodnie. Ja akurat noszę takie najmocniejsze w grze, które są do zdobycia, ponieważ redukują one otrzymywane obrażenia. I jeszcze bardzo fajny tip do tego buildu z wykorzystywaniem mimika. Zobaczcie, jak to działa. Mimika mam aktualnie ulepszonego plus 10. Ale o co chodzi? On wykorzystuje nasz build, czyli też będzie zadawał chore obrażenia z krwi bossom. Zobaczcie, jak to wygląda. O, zalał sobie miecz tepuku. Czterema atakami zabrał połowę życia wielkiemu przeciwnikowi, także czasami on też podskakuje, więc korzysta z mocy tych amuletów, aby zadawać większe obrażenia. Jest to mega fajne na zabijanie słabszych bossów albo smoków. Tak jak widzicie, bez mojej pomocy spokojnie może zabić takiego większego przeciwnika. Niestety nie jest w stanie solować bossów, ponieważ no, mimik został trochę osłabiony w tym patchu 1.4. No i to tyle w tym filmie. Dzięki za oglądanie. Dajcie łapkę w górę, subskrypcję i napiszcie jakiś komentarz, jeśli Wam się podobało. To siemka.
let us begin. I am the great Jaw Warrior. Alexander, lend me strength. Let us become one champion together. Thanks. I knew you were the stuff of champions. It was a marvelous battle. I implore you, take what I bequeath from inside me. All vessels are destined to one day break. But the great Alexander lived as a warrior to his last.